Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy i ten film będzie podzielony na takie dwie części. Po pierwsze pokażę wam, co tutaj na tym zabójcy się działo przez ostatnie miesiące, bo dopiero co do mnie dotarło, że chyba już przez około półtora miesiąca, może nawet dwa, nie nagrywałem wam żadnego odcinka z niego. Przegapiliśmy 400 level, miałem na ten temat nagrywać, ale w końcu coś tam nie wyszło, coś innego ciągle było i tak dalej, już mamy 403. No i generalnie opowiem wam, co tutaj na tym zabójcy się dzieje. Oprócz tego mamy jeszcze nową, ciekawą akcję zorganizowaną przez Shakesa. Nazywa się Droga do 13 urodzin. Co za tym idzie, bodajże od czwartku codziennie około godziny 12 lub 13 dostajemy specjalny kodzik. Nie są to jakieś wybitne kody, co pokazał tak naprawdę wczorajszy dzień głównie. No ale mimo wszystko opowiem wam, o co z nimi chodzi, bo codziennie coś tam za darmo można dostać i myślę, że jest to spoka opcja. Ale na wstępie oczywiście pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, zostawiajcie komentarz, co generalnie myślicie o takiej akcji, bo myślę, że dość fajna, tylko oczywiście nagrody mogły być troszeczkę lepsze, no ale to już przejdę w drugiej połowie filmu powiedzmy. No i jeszcze możecie oczywiście zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie również na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu i opisie. No i co? Przede wszystkim ten zabójca. Dobiliśmy na nim 400 poziom. Tak jak mówię, miałem z tego nagrać, miałem wam to pokazać, no ale niestety nie wyszło. Natomiast kto śledzi Instagrama, kto ma tam followa, to po raz kolejny zapraszam, bo tam weszło zdjęcie, gdy wbiliśmy ten 400 poziom, to był bodajże 30 maja, także nie tak dawno tak naprawdę. W tym momencie mamy już 403, jeżeli chodzi o kalendarz, no to tutaj dopiero co się zaczął nowy, więc do kolejnego levela jeszcze troszkę mamy. No ale właśnie, 30 maja 403 level, ktoś tam liczył, nie pamiętam, chyba MR-ku pod właśnie zdjęciem na Instagramie, ile to dni wyszło. W każdym razie dość dobry wynik, jak na stopowanie lochów nam wyszedł, jeżeli chodzi o sam 400 poziom, co no wiadomo, teraz nie jest jakimś super osiągnięciem, no ale jednak już troszkę tu klikamy. No i co wam mogę powiedzieć, chyba teraz mogę zdradzić, że zastopowałem tutaj loch na 375 levelu. Uważam, że jest to poziom naprawdę fajny, do tego naprawdę optymalny, dlatego, że po pierwsze nie tracimy już tyle expa z kalendarza, co tam osoba, która ma jakiś, nie wiem, 385 i w górę powiedzmy, bo jak stopujemy na jakimś 300, nie wiem, 50, 60, no to jeszcze tego expa trochę tracimy, jednak pamiętamy, że co 20 dni mamy pełne wypełnienie tutaj paska, po 393 levelu jest to zawsze 1,5 miliarda, no ale jednak wcześniej im ktoś ma wyższy level, tym tego expa z tego kalendarza dostaje więcej. Uważam, że 375 poziom jest spoko. Zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie w praktyce, no ale mimo wszystko na taki ruch się zdecydowałem. Nie chciałem tego mówić, bo zaraz połowa tutaj z tego serwera by zrobiła to samo i w sumie z moich takich, nie wiem, jakichś testów i tak dalej by wyszły nici, bo każdy by powtórzył to samo, no ale mówię, teraz myślę, że już mogę wam to powiedzieć, jak już wbiliśmy tak naprawdę 28 leveli samą awką. Lożki w tym momencie wyglądają tak, kto będzie chciał tutaj z serwera 40 polskiego sobie porównać, to może jak najbardziej, można sobie zastopować. No i co więcej, nie pokazałem wam, jak zamknąłem portal w ogóle. Tutaj zauważyłem, że mam to zapisane już od 29 kwietnia, więc mogę wam to w zasadzie pokazać w tym momencie. Przyspieszymy, no to był mag, troszkę tutaj wiadomo, jako zabójca się z nim męczyliśmy, no ale tak naprawdę dobitka tylko i wyłącznie i udało nam się tego maga pokonać. Także wtedy również właśnie ten portal sobie zamknęliśmy. Długo tu nie wymieniałem gemów z nowej kopalni i tak dalej, bo chciałem wymienić dopiero na, jak będę miał 25 tą kopalnię. I tak też zrobiłem, kto tam śledzi streamy regularnie to wie, bo właśnie kopałem te gemiki na streamku, także mam w tym momencie gemy z 25 kopalni plus minus, co mi daje drugie gemy na serwerze, no bo tutaj jest antiopa, który ma no już tam nawet po 1100, no to już jakieś okolice, myślę, że nawet 30 kopalni, coś w tym stylu, ale to wiadomo, ja tutaj stwierdziłem, że skarbiec dobiję do 20 i będę leciał z tą kopalnią, bo to mi może dać faktycznie przewagę, natomiast na jakichś serwerach, gdzie nie mam szansy skipować tak jak co niektórzy skipują, czyli jakieś W50, W55 podejrzewam, to poleciałem sobie po prostu skarbiec do maksa i dopiero tą kopalnię, bo więcej miejsca w ekwipunku, to więcej możliwości powiedzmy na trzymanie itemów do wiedźmy i tak dalej, no a gemy prędzej czy później będziemy mieć te najmocniejsze, więc to już powtarzam któryś raz, tak naprawdę już wielokrotnie o tym mówiłem, no ale tak po prostu stwierdziłem, no a że tutaj wygląda to jak wygląda, serwer ma taki poziom, a nie inny, to po prostu stwierdziłem, że skarbiec do 20, żeby był taki w miarę
miarę okej. No i teraz będę, myślę, że nawet do jakichś 60 leciał tą kopalnię. Jeżeli chodzi o podziemie, wygląda to tak. Tu mi się siedlisko troli buduje na 14. Jeszcze goblinów muszę na 15 również. Wiadomo, tutaj dobiję do 15, gobliny do 15. No i będę sobie leciał już tą kopalnię złota. Na razie się nie napinam, bo z tej kopalni złota jeszcze tyle tego golda nie leci, żeby tutaj jakoś skipować czy coś. To dopiero na wyższym poziomie. Ile miałem przygodomatu, bo nie wiem, czy nagrywałem na ten temat odcinek, chyba nie tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, no już długo nie nagrywałem. Miałem na 393 poziomie chyba około 1400-1500 przygodomatu i właśnie tyle odebrałem. Nie jest to jakiś, wiadomo, tam ogromny wynik. Najlepiej by było mieć maksa, czyli te 2000. No ale i tak wyszło to git i myślę, że miałem względem serwera bardzo, bardzo dużo. Tutaj niektórzy nawet 1000 nie mieli, jak odbierali. Tak więc troszkę tej jawki mi się tu mimo wszystko odłożyło. Jakoś to podziemie byłem w miarę zadowolony, jak sobie rozegrałem. Dobra, co więcej tak naprawdę, tutaj no nic się nie dzieje, 23 aura, tak jak mówię, no samą maweczką klikamy teraz, nic tutaj tak naprawdę ciekawego. Do tego, myślę, 450 levela będziemy sobie lecieć. W tym momencie jesteśmy top 3, no według rankingu, tam kto oglądał film, gdzie robiliśmy to wielkie podsumowanie PvP, ten widział, że jesteśmy top 2 niby według procentów. No i po prostu tak to wygląda. Tu możemy jeszcze pokarmić, teraz mamy fajny evencik. Ja to wiecznie powtarzam, ale tak lubię event petów, bo to jest tak satysfakcjonujące, jak można sobie w ciągu 3 dni tak naprawdę zużyć bardzo dużo jedzonek, jeżeli mamy jakiś zapas, i po prostu nakarmić łącznie 27 razy te wszystkie pety, więc to strasznie boostuje te poziomy. Także to możemy w tym momencie zrobić. Awki nie będę robił, no bo nam tutaj warte, wiadomo. Tutaj sobie możemy tego szlał węża jeszcze nakarmić. Porobimy jakieś ataki, możemy arenkę porobić. Jak to wygląda, generalnie wam po prostu chcę pokazać. No i co, no tutaj jeżeli chodzi o menadżera arenę, już bardzo dawno nic nie robię. Teraz możemy przeklikać tą arenkę, żeby mieć to już z głowy, a spróbujemy z Antiopą. No niestety się nie udało, ale tu jak widzicie, nic nie tracimy jak przegrywamy, a zawsze tam możemy troszeczkę czci ugrać, jak nam się udało, na przykład w tym momencie, jak sami widzieliście. Także no jakoś to wygląda, nie? Powiem wam, że porównując do W50 na przykład, to jestem bardzo zadowolony z tego zabójcy, bo uważam, że naprawdę zrobiłem tu dużo rzeczy od linijki, co jak na mnie jest no niezbyt, że tak powiem, normalne, bo ja dużo rzeczy robię chaotycznie i tak dalej. Staram się, wiadomo, jak najlepiej to wszystko rozwijać, ale no różnie wychodzi, więc tutaj uważam, że wyszło to naprawdę git, ale to dopiero pokaże czas, nie? No ten 450 level jeszcze samą mawką będziemy mimo wszystko troszkę wbijać i właśnie do niego planuję na ten moment. Nawet się zacząłem zastanawiać, czy nie troszkę dłużej przetrzymać do jakiegoś 460, potem tymi lochami wbiję, podejrzewam, z 15 leveli i około, nie? No bo to wiadomo, ciężko określić, no ale plus minus, i wtedy na tego golda bym przeszedł, nie wiem, ale chyba jednak ten 450, ile expa mogę wycisnąć na tej górce i na tych najwyższych poziomach, tyle wycisnę, no i potem na 450 przeklikam lochy i sobie po prostu przejdę tutaj na tego goldzika, już będę farmił te statystyki. Uważam, że to będzie w miarę okej, no ale mówię, jeszcze mam dużo czasu, jeszcze się tutaj na spokojnie zastanowię. Dobra, tych mamy nakarmionych. O, tu pierwsza przegrana. No przegrana, jeżeli chodzi o event petów, akurat boli, ale oj, tu druga i to ledwo. No ja tu robię od lewej do prawej, bo już sami wiecie, jak to wygląda, no ale jednak no boli, nie? Mimo wszystko. To możemy odebrać, już wiadomo. Strasznie tutaj, kto na streamkach siedzi, ten wie, strasznie się staram, żeby na przykład, nie wiem, jak mamy level do odebrania z kalendarza, to jak ja tu dopiero przygodomat odbiorę jakąś arenkę i tak dalej, to dopiero wtedy odbieram ten kalendarz, no bo już na tym etapie im wyższy level, tym po prostu mniej tego expa ze wszystkiego, więc no czasem przez przypadek mi skliknę i odbiorę na przykład w trakcie robienia awki, ale nawet specjalnie robię tą awkę myszką, żeby po prostu sobie tego nie odebrać i żeby jakoś to wychodziło. No a mówię, zobaczymy w praniu tak naprawdę, jak nam wyjdzie, jeżeli chodzi o tego naszego zabójcę. Tutaj jeszcze dzisiaj nic nie rozmontowuję, bo będę chciał 15 epików rozmontować, to będę musiał sobie pokupać, ale to już później, tak jak mówiłem. No i dobra, tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o event, to was chyba bardziej ciekawi, event urodzinowy, który, tak jak mówię, był w czwartek. Kto jest w ogóle na Discordzie, ten wie. To was tak naprawdę zachęcam, żeby być, bo tamte kody lądują od czwartku. Nie miałem czasu, żeby wam nagrać, w czwartek coś innego wleciało, w piątek coś innego, bo piątek, sobota mnie nie było, więc stwierdziłem, że dzisiaj wam nagram. Kto przegapił, no to trudno, ale tak, pokażę wam może na początku planszę. Plansza wygląda w taki sposób. Shakes poinformował, tak jak wspomniałem, w czwartek, 9 to był czwartek, jeszcze zerknę, dokładnie 9 pojawił się pierwszy kod, który był dostępny dla wszystkich tak naprawdę na
na wszystkich platformach. O co chodzi? No Shakes tutaj generalnie twórcy chcą, żeby zaglądać na ich wszystkie platformy, czyli to jest Twitter, forum, Discord, ten taki, do którego odnośnik mamy w grze, Facebook, Instagram bodajże, i codziennie na każdej z tych platform ląduje nowy kod, o tak jak mówiłem, około godziny 12-13 właśnie w postaci takiej planszy, jaką teraz widzicie, i każdy ten kod daje coś innego. Wszystko jest o tematyce tak naprawdę tych 13 urodzin Shakesa, 13 no pechowa, ale tutaj jak widzimy coś ciekawego organizują i codziennie do 22 czerwca bodajże, bo chyba wtedy są takie kalendarzowe urodziny, będzie właśnie taki kod gdzieś tam lądował. Nie pamiętam, w pierwszy dzień, tak jak wspomniałem, był wszędzie, żeby poinformować o takiej akcji, w drugi dzień nie wiem gdzie był, wczoraj był bodajże na, nie pamiętam teraz, a na Discordzie wczoraj był, tak, na Discordzie, na tej tawernie shakesowej, no i generalnie codziennie coś tam w jakimś tam innym miejscu, powiedzmy, ten kodzik sobie ląduje, żeby ludzie sprawdzali, obserwowali, wiadomo jak to wygląda. Kto jest u mnie na Discordzie, ten wie, że jak tylko taki kod się pojawia, to ja od razu pinguję praktycznie wszystkich, którzy mają tą rangę podstawową, mówię wam, co daje taki kod i wam go daję, żebyście go sobie mogli skopiować, no bo jak macie taką platformę, jak oni wrzucają, to wiadomo, że trzeba ją przepisać. Jest jeszcze ciekawostka, że na każdej platformie właśnie jaką widzicie w tym momencie, jedna literka czy tam cyferka jest wyróżniona. W tym momencie były to same literki, na tej wczorajszej mamy H, więc tutaj bardzo możliwe, że będzie jakiś kod końcowy z tych wszystkich chyba 14 kodów, tak? Bo jak to się zaczęło 13 kodów będzie. A, no tak, no w sumie 13 urodziny, 13 kodów od 9, tak jak mówię, do 22 czerwca. 13 kodów na to wygląda i w każdym tym kodzie będziemy mieli jakąś wyróżnioną literkę. Ja zgaduję, jeszcze o tym nie wiemy, nie było takiej oficjalnej informacji, że po prostu to ułoży albo ostatni kod, albo może jakiś dodatkowy kodzik po prostu z tych literek i cyferek, którego będziemy mogli użyć. Myślałem, że to będzie jakieś specjalne wyrażenie czy coś, może jakiś prezent, bo zaczynało się na PR, natomiast w tym momencie, bo ja tu w ogóle mamy przypięty też na Discordzie, mamy przypiętą wiadomość, PRH w tym momencie jest taki, pierwsze trzy litery pierwsze te trzy literki wyróżnione, jakie były na tych planszach, to jest właśnie PRH, dzisiaj jak nagram jeszcze nie ma, ale pewnie będzie, tak jak mówię, około godziny 12-13 tam wrzucę na Discorda, więc warto na Discordzie być, bo tam takie rzeczy na bieżąco wrzucam, na bieżąco informuję, no łatwiej jest mi to wrzucić na Discorda niż codziennie nagrać film, siema, dzisiaj taki kod, chyba rozumiecie o co chodzi. Więc teraz mamy PRH, także jeżeli chodzi o jakiś wyraz, który mogłyby te literki bądź cyferki układać, to raczej ciężko, nie? No raczej nie ma chyba takich wyrazów po angielsku, żeby się zaczynały na PRH, ciężko coś takiego wymyślić, więc może to będą po prostu losowe literki, cyferki i łącznie dadzą nam jakiś kodzik, a może po prostu tago jest to dla estetyki, nic to nie oznacza, w co wątpię, no ale na wszelki wypadek tutaj śledzimy i zapisujemy po prostu, więc zachęcam być na Discordzie codziennie do momentu, kiedy te kody się nie skończą, to będę je po prostu wrzucał. I teraz kolejna sprawa, jak te kody, jeżeli chodzi o ważność, są ważne do końca kolejnego dnia, czyli jak wrzucili pierwszy kod 9 czerwca, to z tego co pisali, jest on ważny do 10 czerwca, do 23:59, więc lepiej ich od razu używać, wiadomo, żeby po prostu nie przegapić i tyle, nie? Bo ktoś tam za dwa dni się obudzi, a kodzik już nie będzie działał. Bardzo jeszcze istotna rzecz, pierwszy kod dawał 13 grzybków, drugi kod dawał 130 szczęśliwych monet, tak jak 13 grzybków dużo osób wyśmiało, ale no wiadomo, to jest wokół tematyki tych urodzin, no, a nie dadzą wam 130 na przykład, nie wiem, grzybów, no bo to jednak jest sporo, jakby nie patrzeć, no a 13 grzybów lepiej mieć niż nie mieć, zwłaszcza dla ludzi free to play. Drugi kodzik dawał 130 szczęśliwych monet, no a trzeci kodzik wczorajszy dawał 13 klepsydr, no i ten wczorajszy aż mnie rozśmieszył, no bo kurczę, no tak jak grzybki, rozumiem, że nie dadzą 130 szczęśliwych monet dali, co i tak nie jest nawet pełnym jakby dniem kręcenia za darmo, no ale lepsze to niż nic, tak 13 klepsydr, no kurczę, no mogliby chociaż dać te 130 klepsydr, to jest około, wydaje mi się, że nawet ze 3 dni skipowania misji po prostu za darmo, więc mogliby to zrobić, a nie dawać 13 klepsydr, co jest no śmieszną ilością, sam byłem dość rozbawiony, no ale zobaczymy co będą dawać dalej, no zgaduję, że może będzie jakiś epik, może będą jakieś metale, jakiś kryształ do kowala czy coś takiego, zobaczymy, polecam być na Discordzie, wbijać, bo po prostu tam będę to na bieżąco wysyłał, no a was chciałem tylko po prostu poinformować, że taka akcja jest i taka akcja się odbywa. Dobra, to tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobał taki krótszy odcinek
i tyle. Zapraszam Was na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Tą łapeczkę w górę klikajcie w tym momencie. No i oczywiście piszcie komentarze, co sądzicie o takiej akcji. Uważam, że ciekawe, chyba nigdy czegoś takiego nie było. Ja w dalszym ciągu czekam, aż na urodziny powrócą te oferty u ABWW. Kto tam jest graczem kilkuletnim już tak naprawdę, ten wie, o co chodzi. U ABWW pojawiły nam się kiedyś takie oferty, gdzie na przykład mogliśmy za 500 grzybków bodajże kupić chyba 3 miesiące darmowych piw, nie? I no to wiadomo, że wychodziło na plus, bo jak ktoś codziennie wydaje tam te 10 grzybków, no to wiadomo, łącznie wychodzi mu 900 grzybków za codzienne robienie trzech pasków, a tu można to było kupić długoterminowo, wydając od razu 500 grzybów, co moim zdaniem świetne, no bo oszczędność 400 grzybków, chyba nic nie walnąłem w obliczeniach, no ale tak jak mówię, to było super. Tak samo kręcenie kołem można było kupić, też tam wychodziło jakoś na plus, jak ktoś kręci za grzyby. Generalnie każda z tych ofert się opłacało, no i liczyłem, że co roku, co urodziny będzie coś takiego. Niestety od tamtej pory ani razu się one nie pojawiły. Fajnie by było, jakby wróciły, no ale no wątpię, niestety wątpię, ale może kiedyś, nie? Może tam nie teraz, ale za 2 lata, za 3, zobaczymy. Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i chyba wszystko powiedziałem, tak? Komentarz, subik i łapa w górę, trzymajcie się i cześć!